Witam naszych gości, panie z fundacji. Szanowni Państwo, stwierdzam obecność Państwa w liczbie zapewniającej kworum. Otwieram 35. sesję Rady Dzielnicy 7 Zwierzyniec. Proszę Państwa, stwierdzam, że do protokołu z poprzedniej sesji nie wpłynęły żadne sprostowania, co oznacza, że protokół uważa się za przyjęty. Sesja, jak Państwo wiecie, mam zamiar, żeby była bardzo krótka, więc spróbujmy ją zrobić, żeby była. Najpierw musimy głosować o wprowadzenie projektu uchwały druk nr 377 pod dzisiejsze obrady. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku pod dzisiejsze obrady? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Szanowni Państwo, mamy tylko jeden projekt uchwały dziś. Macie go przed sobą, bardzo proszę o ciszę. Jest to projekt zarządu, czytam osobiście. Paragraf 1. Przyjmuje się plan finansowy dzielnicy 7 Zwierzyniec na 2013 rok na kwotę 34 tysiące złotych, przedstawiony w załączniku do uchwały. Załącznik Państwo widzicie. Bardzo proszę o ciszę. To jest dokładnie ta sama treść, która była przyjęta w projekcie tego planu finansowego i nie może być zresztą inna, choć wiemy, że na najbliższej sesji będzie zmieniana, ale dzisiaj nie możemy zmienić. Czy jakieś pytania, jakieś uwagi do projektu uchwały? Proszę. Jedno pytanko. Ja wiem, że ta kwota w skali środków, którymi dysponuje dzielnica, nie jest duża, tylko mam takie pytanie, czy zawód na przykład próbował poszukać oszczędności w czasami takich drobnych rzeczach, typu usługi telekomunikacyjne, bo 3200 na usługi telekomunikacyjne w telefonach, to całkiem spore kwota. Czy na takich drobiazgach, które czasami suma takich drobiazgów daje jakąś oszczędność kwoty, zawód próbował na pewien taniej, można też tak energię kupić, na przykład teraz konkurencja, czy też już na to odpowiem. Tak, telefony, jak i energię nie zakupuje Rada Dzielnicy, tylko są to przetargi organizowane przez miasto, w związku z czym my nie możemy samodzielnie nic zrobić. Natomiast jeśli chodzi o samą kwotę, bardzo proszę o ciszę. Jeżeli chodzi o samą kwotę, jeśli chodzi o telefony, z reguły na początku w planie finansowym dajemy tą kwotę wyższą niż jest potrzebna i najczęściej, jeżeli Państwo pamiętacie, w poprzednich latach w trakcie trwania roku zmniejszamy, dlatego że to jest jakaś tam prognoza w oparciu o poprzedni rok, podniesiona o pewne kwoty. Lepiej, żeby nam nie brakło i lepiej później przenieść na inny paragraf niż odwrotnie. No taką jakby praktykę przyjęliśmy od wielu lat. Tyle. Czy jeszcze jakieś pytania? Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Proszę Państwa, to w zasadzie, jeśli chodzi o projekt uchwał, tyle. Jeśli się widzimy, to tylko tak chciałem Państwu powiedzieć, że 10 stycznia, bardzo proszę o ciszę, 10 stycznia o godzinie 10 rano na Posza jest wizja lokalna ponownie w sprawie partowania dzierżawy chodnika przez klub Krakowia. Ja osobiście idę, chcę usłyszeć, kto jeszcze ma zamiar przyjść. Krzysiu, jeżeli ktoś jeszcze chce, to zapraszam. Myślę, że będzie to kolejna, druga odsłona przekomarzanki na ten temat. Czy Krakowia powinna zjeżdżać w ten chodnik, czy nie? Środki zaczynają 10? Tak. Przypominam oczywiście, że podjęliśmy uchwałę, aby zerwać tą dzierżawę. To była uchwała, w związku z którą jest ta wizja lokalna teraz. Proszę. Ktoś się odnosi, chciałem dołączyć do tego. To jest delegacja. To nie jest delegacja, idziemy, ale nie jest to delegacja. Na moje ręce złożono podziękowania z Klubu Kultury Przegorzały za piękną współpracę w 2012 roku, to przekazuję. Jest dużo życzeń, leżą na stole, część być może już nie ma, ale cały czas one są. Kolejna rzecz, jest
terminarz, kiedy będą wypłacane leki, jeżeli Państwa radnych to interesuje, będzie to wisiało w sekretariacie. Mówię tylko dlatego, że to są różne daty, bo to jest pomiędzy 10 aż 14 dniem danego miesiąca, jeżeli ktoś w jakiś sposób jest związany z i ostatnia pozytywna informacja dla Rady. Otrzymaliśmy w związku z poprawką do budżetu, otrzymaliśmy dodatkowo 60 tysięcy na zadania priorytetowe i moja propozycja dla Państwa jest taka, aby do 20 stycznia na maila do sekretariatu wpływały propozycje, na co wydamy to 60 tysięcy, tak aby na najbliższym zarządzie zarząd mógł przygotować projekt uchwały. Natomiast, żeby sprawa była dość jasna, zarząd stoi na stanowisku, że powinniśmy to wydać na maksymalnie dwa zadania, a najlepiej na jedno. W związku z powyższym propozycje typu 1000 zł czy 2 na coś raczej zarząd nie będzie brał pod uwagę, zważywszy, że mamy na rezerwie 40 tysięcy złotych i spokojnie na takie drobne rzeczy z tej rezerwy będzie można brać. Czekamy na mądre pomysły od radnych, na co spożytkować tę kwotę 60 tysięcy. Do 20 stycznia, tak jak powiedziałem. To tyle się dzieje z mojej strony o komunikaty. Dzisiaj jeszcze dostaliście Państwo poprawione terminy zarządów. Tam się zmienił ten jeden termin styczniowy w związku ze zmianą tej sesji. Przewodniczący komisji. Przewodniczący komisji, tak. I bardzo proszę, żeby przewodniczący komisji też przygotowali terminy komisji. To tyle się dzieje. Komunikaty. Coś z Państwa radnych. Komisja rewizyjna 15 stycznia o 17. Ale to nie przed tym się zmieniło, ono się na 40. Zapraszam na Komisję Infrastruktury 15 stycznia, godzina 19. Paweł. Prośba do wszystkich przewodniczących komisji, że będą przesyłać już ustalony harmonogram komisji, posiedzeń komisji na rok, żeby oprócz tego, że do sekretariatu, żeby przyszło do mnie. Nie, na razie tylko do sekretariatu, ponieważ tak. Jeżeli będzie jakiś konflikt, to wtedy powiadomimy tych przewodniczących. Dobrze. To w takim razie na stronę wyślemy całość. Dobrze, a to proszę, żeby w miarę pilnie, żebyśmy to mogli na stronie uzupełniać. I druga sprawa to już myślę, że chyba w trybie do sekretariatu i do mnie dyżur. Jeżeli ktoś coś chce zmienić w dyżurach, jeżeli miał podane konkretne daty, coś się u niego zmieniło, to proszę o przesłanie pilnie też do mnie mailem, żebyśmy mogli na stronie dyżuru uzupełnić. Jeżeli ktoś ma podane, że załóżmy w któryś dzień i to się utrzymuje i nie ma podanych konkretnych dat, to oczywiście nie trzeba przesyłać wiadomości, zostanie to powielone. Ja mam prośbę do Ciebie, Paweł, abyś wszystkim puścił to na maila, ponieważ jak widzimy, nie jesteśmy wszyscy, więc może dobrze było taką informację wszystkim przypomnieć, co na maila wysłać o ich komisjach. Proszę bardzo, Krzysiu. Jeżeli chodzi o komisję, panowanie, to nie zmienia się dzień, to będzie ten czwartek przed sesją, czyli zawsze po 20 jestem zadowolony, bo sesja zawsze jest na końcu miesiąca. I przesuwamy spotkanie na 18, bo o 17 jest zarząd w tym roku, więc 18 czwartek przed sesją komisja planowana. I rozumiem, że zawsze po zarządzie będzie komisja planowana. No tak z tego wynika. Łukasz. To ja dość na tydzień tak właśnie komisja pewnie rozesie, bo właśnie sprawdziłem, czy jest konflikt jakiś, ale drugi czwartek miesiąca to będzie dobry termin na godzinę 17.30, to wystawiłem się tak samo. Czyli przyszły czwartek to myślę, że tak. 18.30. Tak, 17.30. Jeżeli przy czwartek. Jeżeli jutro, tak w razie, że nie ma komplikacji, na komisję. Czyli jest tak, 17.30, 18.19. Takich są tych godzinach? No jakby twoja 18.30. Już twoją. Bo 17 jest rewizja. A to nie będzie długo chyba. Rewizja jest króciutko, to tego nie ma co na to ludzi króciutko. Jak pół godziny to tak nie będzie do 17. Bezpieczeństwo trochę trwa, bo jest najpierw ten bezpieczny Kraków, który raz trwa dłużej, raz krócej. Później jest Krzysiek, który w południe wchodzi. No proszę. To może mailowo, ja myślę mailowo informację o tym posiedzeniu komisji sportu, żeby to nie ma. A czemu chcecie komisji zawsze w czwartek wszystkie komisje? No właśnie, po czwartek w celu. Komisja bezpośrednio zwyczajowo tak było. Ale to nie jest tak czasno, bo czasno to może. Czy ja bym to w takim razie wyślę i skonsultuję tak. Muszę to wysłać do sekretaria. Dobrze, kto z Państwa jeszcze jakiś komunikat, jakieś oświadczenie? Ja się proszę. Przed świętami tych barierów na ulicy Mariów, tam dwóch kolegów naszych radnych było na odbiorze.
Spóźniłem, że nie było nikogo. Chciałem się tylko spytać, czy te zastrzeżenia były do protokołu wymyślone, czy nie. To odbieram. Ja byłem z Pawłem Kowalskim, zgłosiliśmy bardzo dużo zastrzeżeń. Od zeszlifowanych bagierek, po odstawiające się te odblaskowe oznaczenia, po popękane zaślepki. Ja zgłosiłem chyba tych uwag jakieś 5 czy 6. Nie wiem, czy to jest spytać tam, czy drukowana ta bagierka tam jeszcze. Ciekawe, co do pani tych uwag było konkretnie, ale po prostu sporo. Bo ja w takim razie chciałem pewną rzecz wyjaśnić, czy dokonaliście odbioru tej roboty, czy nie dokonaliście? Warunkowaliśmy odbiór na prawą stronę. Nie, bo na protokole odbioru albo się dokonuje odbioru, albo dokonuje się odbiór warunkowo po naprawie usterek, albo się nie dokonuje. Warunkowo po naprawie usterek. Czyli de facto ta praca jest nieodebrana? Tak, de facto jest nieodebrana. Wykonawca zobowiązał się w terminie, co mnie trochę zaskoczyło, w terminie 24 godzin co naprawdę. Tak się zobowiązał, że z tego dnia to naprawdę. Ale one nie są nadal naprawione. No to trzeba do wyki. Święta. No jest protokół dzielnicy, więc to trzeba zobaczyć. Wykonawca takie zobowiązanie dał. To jeszcze Paweł mi mówił, to tam jest jeszcze Jasiu. Tego co Paweł mi mówił, to tam jest jeszcze ustalenie, że jeżeli pierwsze przerwstwo zostanie jakieś tam skradzione, to jest zadruta. To jeszcze będą go spawać, dlatego że znaczy jest przydrutowane. Radni uznali, że jest to źle wszystko przymocowane, że to łatwo ukraść. W związku z czym ja myślę, że co? No prośba do ciebie, żebyś tam w przyszłym tygodniu podszedł. Czy zostały te usterki usunięte, w razie czego będziemy telefonować do ZIT-u, kiedy to zrobimy? Znaczy ja pytam, jakie są tam zgłoszone, dobrze, przepraszam, Kuba, potem Piotr. Proszę. Dzisiaj to widziałem i zgłoszone było też mi, że zrobili ten wał, prawda, do Wiślarskiej, wyłożyli ładnie asfalt. No i wtedy zaczęło się omijanie korków auta jeżdżącym tym wałem. Więc propozycja jest taka, żeby po prostu żeby tam postawić szlaban, bo to znak sam zakazu nie da, a po prostu auta rozjeżdżać ten szlaban, który mieli. Przy wieździe na wał. A rowerzyści wjeżdżają tym gwiazdem? Wiadomo. Nie, wjeżdżają tym gwiazdem, gdzie będzie szlaban? To jest nieporozumienie, ale ja może być szlabana, a może tam, żebym miał szlabana. Ale nie, bardzo nie, bo to jest droga rowerowa. Wstępny, tylko chodzi o to, że mam na mieście. Trzeba postawić szlabana. Szanowni Państwo, ale to jest na Komisji Infrastruktury. Czy jakieś komunikaty i uwagi, jeśli chodzi o sesję? Czy Piotrek chciał, ale wyszedł. Czy ktoś jeszcze chce jakąś uwagę? Ja za godę powiem, bo tutaj chciał... Jeszcze raz, co chcesz powiedzieć? Tutaj chciał złożyć, bo to było... Dobrze, ale to ja tak powiem. Andrzej, czy ktoś chce powiedzieć? No ja bardzo proszę jeszcze, czy ktoś ma jakiś komunikat? Rozumiem, że nie ma. Szanowni Państwo, zamykam obrady 35. sesji.